أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Drodzy bracia i siostry w islamie, dzisiejsza hutba poświęcona jest zaletom małżeństwa. Pierwsze, małżeństwo chroni człowieka przed szkodliwymi skutkami niekontrolowanego popędu płciowego. Zaspokojenie potrzeb seksualnych człowieka w dozwolony sposób poprzez małżeństwo jest główną cechą odróżniającą ludzi od zwierząt. Seks pozamałżeński jest zabroniony i uważany za cudzołóstwo. Bóg Wszechmogący w 32 ajacie sury Podróż nocna przekazuje: nie zbliżajcie się do cudzołóstwa, gdyż jest to rzecz nieprzyzwoita i zła droga. Bóg mówi również w 90 ajacie sury Pszczoły. On zakazuje nieprzyzwoitości i przeniewierstwa i ucisku. Stąd wyraźnie wynika, że seks pozamałżeński jest zabroniony i uważany za bardzo złą rzecz wobec Allaha Jedynego. Drugie. Małżeństwo chroni oczy muzułmanina przed tym, co zakazane. Na tle postępującego upadku moralności w społeczeństwie jedyną tarczą, która może ochronić młodzież muzułmańską przed rozpustą i demoralizacją, jest małżeństwo. W hadysach młodzi ludzie są zachęcani do zawierania małżeństwa, jeśli tylko mają taką możliwość. W XXI wieku upadek moralny i rozpusta stały się integralną częścią życia społecznego. Widok obrażonych kobiet upowszechnił się w gazetach, w telewizji, a nawet na ulicach. To smutne, że ludzie prowadzący hulaszczy tryb życia, którzy wcześniej byli uważani za hańbę dla społeczeństwa do tego stopnia, że nie zasługiwali nawet na spojrzenie, dzisiaj są przykładem do naśladowania. Do nich zwracają się inni, pani taka, a taka, pan taki, a taki, jakby w pełni aprobowali ich zachowanie. To wszystko pokazuje, jakie jest dzisiaj podejście do kwestii moralności i obyczajowości. W takich warunkach muzułmanie, którzy pragną prowadzić zdrowy duchowo i fizyczne styl życia, powinni zakładać rodziny, aby uniknąć pokus, a przede wszystkim cudzołóstwa oczu. Poniższy hadys służy jako przewodnik w tej sprawie. Młodzi ludzie, jeśli ktoś z was ma możliwość ożenić się, niech się żeni. Małżeństwo lepiej chroni oczy przed zakazanym i bardziej przyczynia się do zachowania czystości i niewinności waszych bioder. Oto najlepszy sposób rozwiązania tych problemów. Trzecie. Życie rodzinne jest źródłem szacunku, miłosierdzia i empatii. Jednym z pozytywnych aspektów małżeństwa jest to, że stanowi ono podstawę wzajemnej miłości, szacunku, miłosierdzia i empatii. Kto nigdy w życiu nie doznał w pełni takich uczuć, ma możliwość doświadczyć ich dzięki zawarciu małżeństwa. Oni bowiem przejawiają się i rozwijają właśnie w rodzinie. Bóg Wszechmogący w Koranie głosi: i z Jego znaków jest to, że On stworzył dla was żony z was samych, abyście znaleźli w nich odpoczynek i ustanowił między wami miłość oraz miłosierdzie. Słowa te wskazują, że małżeństwo sprzyja okazywaniu miłości, miłosierdzia i osiągnieniu spokoju. Czwarte. Małżeństwo uczy
chrześcijaństwo uczy brania i siebie na siebie odpowiedzialności. Jak już mówiliśmy, małżeństwo jest związkiem cywilnym ustanowionym między mężczyzną i kobietą. Zawarcie małżeństwa nakłada na człowieka obowiązki, które należy wypełnić do końca życia. W ten sposób w ludzkim życiu rozpoczyna się nowy rozdział. Małżeństwo uwalnia człowieka z uzależnienia, lenistwa i nieuporządkowanego stylu życia. Pomaga zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie w zbudowaniu swojego życia i uświadomieniu sobie obowiązków wobec rodziny i dzieci. Piąte. Rodzina odgrywa ważną rolę w budowaniu młodego pokolenia, zdrowego zarówno fizycznie, jak i duchowo. Państwo i naród ma przyszłość tylko wtedy, gdy istnieje zdrowe, młode pokolenia z własnym systemem wartości. Wartość liczby muzułmanów na świecie oznacza wzrost liczby ludzi, którzy czczą Boga. Hadis proroka Muhammada sallallahu alaihi wasallam mówi: żeńcie się, rozmnażajcie się, a ja będę szczycił się waszą liczebnością przed innymi wspólnotami. Z przytoczonego hadisu wynika, że wzrost liczebności ummy jest możliwy tylko poprzez małżeństwo. Nie da się zbudować pokolenia zdrowego, oddanego ojczyźnie i narodowi, wiernego wartości kultowym i etnicznym, jeśli dzieci są pozostawione samym sobie i żyją na ulicy. Zdrowa generacja kształtuje się tylko wówczas, gdy dzieci rodzą się w legalnych małżeństwach i wychowywane są w tradycji muzułmańskiej, w ciepłej, szczerej, rodzinnej atmosferze. Szóste. Małżeństwo przenosi człowieka na inny poziom statusu społecznego. W społeczeństwie muzułmańskim stosunek do mężczyzn stanu wolnego i żonatych nigdy nie był taki sam. Osoby samotne zawsze były traktowane łagodniej, gdyż w oczach innych nie są dostatecznie odpowiedzialne. Stosunek do osoby rozstającej w związku małżeńskim można wyrazić następująco. Kto się ożenił, założył rodzinę, jest w stanie nią zarządzać i wypełnić wobec niej wszystkie obowiązki. Będzie mógł w razie potrzeby kierować państwem. To oferuje, jak ważne z punktu widzenia społecznej roli człowieka jest poczucie jego odpowiedzialności za bliskich. Siódme. Zawieranie małżeństw tworzy i wzmacnia więzi rodzinne. Pomaga przy zwyciężaniu wrogości i nieporozumień. W naszej historii jest wiele przykładów, gdy w wyniku zawarcia małżeństwa wrogość została zastąpiona przyjaźnią. Małżeństwo zbliża ludzi, plemiona i społeczności. Bóg Wszechmogący mówi: o ludzie, my stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was narodami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Wzajemne poznanie się, o którym mowa o powyższym ajacie, jest najlepiej osiągalne poprzez małżeństwo. Przecież to nie tylko kontakt z ludźmi, ale także położenie podwalin pod przyszłe relacje rodzinne. Ósme. Małżeństwo chroni człowieka przed chorobami wenerycznymi. Życie rodzinne ma niewątpliwie wiele pozytywnych aspektów i tajemnych znaczeń. Islam głosząc czystość fizyczną i duchową, przywiązuje szczególną wagę do instytucji rodziny. Jednym z pozytywnych aspektów małżeństwa jest ochrona człowieka przed wieloma chorobami
przenoszonymi drogą płciową, w tym AIDS. Jak już wspominaliśmy, małżeństwo chroni człowieka przed cudzołóstwem i rozwiązłym stylem życia. Obecnie miliony ludzi cierpią na różne choroby weneryczne, a miliony innych są zarażone AIDS, leczenie których wciąż jest nieskuteczne. Wszystkie te choroby, sądząc po wynikach badań naukowych, w 99% przenosi się drogą płciową. Liczba osób zarażonych tymi chorobami, niszczącymi życie ludzkie i prowadzącymi do śmierci w męczarniach, rośnie każdego dnia. Fakt ten potwierdza potrzebę zawierania małżeństwa. Małżonkowie, którzy prowadzą moralny tryb życia i wypełniają zalecenia Boga, unikają chorób wenerycznych. 9. Relacje rodzinne są pierwszym krokiem na drodze do miłości Boga. Aby być szczęśliwym w życiu doczesnym i w życiu wiecznym, należy oczyścić swój nafs z wad i poznać miłość do Boga. Zrozumienie tego uczucia jest możliwe tylko przy pomocy wrażliwego serca. Wierzący osiąga stopień poznania Boga jedynie wtedy, gdy sukcesywnie przechodzi przez wszystkie etapy zdobywania miłości, bezinteresowności i miłosierdzia. Innymi słowy, jest mało prawdopodobnie, aby ci, którzy nie poznali miłości i miłosierdzia w świecie materialnym, byli w stanie zrozumieć je w wymiarze duchowym. Pierwszym krokiem na drodze miłości do Boga jest poznanie miłości i miłosierdzia i miłosierdzia na ziemi. Życie rodzinne uczy małżonków miłości i miłosierdzia, przygotowując ich w ten sposób do zrozumienia miłości Boga. Ala inna ahsan al-kalam wa ablagha an-nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.